Witam w kolejnym odcinku na kanale Tanie Militaria i dzisiaj omawiamy takie cudo. Jest to karabin Snowwolf SW-11. A czego to jest replika? Już Wam opowiadam. Więc najpierw opowiemy o oryginale. Karabin M41 został zaprojektowany przez emerytowanego kapela US Colonial Marines Jonathana LaForce w celu uzyskania zamiennika standardowej wówczas broni korpusu, oficjalnie przyjęta jako M41 w 2171 roku. We wczesnych modelach notowano sporo zacięć spowodowanych amunicją bezłuskową 10x24 mm, przez co broń miała dosyć kiepską reputację. No, zwłaszcza po katastrofalnym incydencie na LW-832, gdzie zacięcia karabinów pulsacyjnych kosztowały życie naprawdę wielu Marines. Zgłaszano również przypadki przegrzewania się samej broni, aż nawet do detonacji bezłuskowej amunicji, czy to w komorze zamkowej, czy w magazynku. Ale jak to dotarło do producenta, został karabin przeprojektowany, dodano otwory wentylacyjne w celu schładzania całej konstrukcji oraz kilka innych ulepszeń. I ta ulepszona wersja zyskała nazwę M41A i od czasów przeprojektowania broń ta już nie odnotowywała żadnych zacinek, wszystko działa to już super i od tego czasu jest standardową bronią Colonial Marine Corps. Ale oczywiście, jak ktoś z Was zauważył datę, w której ten karabin został wprowadzony, no to skumaliście, że jest to data z, powiedzmy, że przyszłości, ponieważ tak naprawdę jest to kopia karabinka występującego w filmie Obcy. Jest to kopia karabinu używanego przez Marines w filmie Obcy, najbardziej znana z pierwszej części Obcy, 8 pasażer Nostromo, gdzie również Ripley używała tego karabinka, który był karabinkiem pulsacyjnym, również z granatnikiem. Niestety tutaj nie ma ani granatnika, ani shotguna. To, co tutaj widzicie, to jest po prostu atrapa i miejsce na baterię. Moim zdaniem mega zmarnowany potencjał, ponieważ sam karabinek jest naprawdę mega klimatyczną giwerą i aż się prosi, żeby tutaj zamontować nawet jakiegoś małego, gównianego chińskiego shotgunika, nawet żeby to strzelało chociaż jedną kuleczką. No ale kurde, mogli coś tutaj zrobić. Ciekaw jestem, czy w ogóle są jakieś customowe wersje, żeby można było tu sobie dodrukować jakiś granatnik, ale pewnie nie. Jest tutaj nawet zrobiony magazynek rurowy, ale oczywiście też niestety nie działa. A jedyne, no i tu jeszcze ta łuska, jako atrapa, ale jedyne generalnie co tutaj jest, to po prostu miejsce na baterię, w tym wypadku stick, do którego dostajemy się poprzez odciągnięcie przodu i pojawia nam się tutaj miejsce na baterię z wtykiem mała Tamiya. Zalecalibyśmy używanie baterii 7.4 LiPo. W komplecie nie dostajemy tu żadnej baterii, dlatego też nie robiłem unboxingu, bo nic właściwie w tym pudełku nie ma, oprócz samej repliki i magazynka. W środku mamy gearbox V6, a więc dość specyficzny gearbox. Nie jest on jakoś super wytrzymały. Po części do tuningu też może być niezbyt łatwo, a więc raczej byśmy polecali 7.4. 11, jeżeli chcecie z tego strzelać, raczej okazyjnie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby z tym chodzić na strzelanki, rzeczywiście zażynać to tak konkretnie, no to na 7.4 na pewno trochę dłużej ten karabinek pożyje. Być może część z Was, wielu, zauważyła po konstrukcji, że tak naprawdę jest to w wypadku airsoftowej oczywiście repliki przebudowany pistolet maszynowy Thompson. I na jego bazie jest złożona nasza właśnie replika M41A, a więc cały gearbox, nawet tutaj została dźwignia przeładowania z Thompsona, selektor ognia, zrzut magazynka również, natomiast na pewno całość jest obłożona dużą ilością tworzywa sztucznego, zupełnie inaczej rozwiązana jest kolba. Aby ją rozłożyć, naciskamy tutaj przycisk i ją po prostu rozsuwamy. Jest ona właściwie tylko, jak widzicie, dwupozycyjna, czyli jest rozłożona,
lub złożona. I to tyle. Nie ma tutaj żadnych pomiędzy przejść, więc mamy tylko dwie pozycje kolby, ale jest też dosyć krótka, a sama była karabinu jest dość duża, więc też nie ma potrzeby robienia jakiejś mega długiej kolby, bo naprawdę nie dalibyście rady się do tego złożyć do strzału. Chopek został tradycyjnie, jak to w Thompsonie, nawet nie musicie odciągać dźwigni przeładowania, ona nic nie daje, nie daje nam dostępu do chopka. Tutaj widzimy komorę chopa rotacyjną, do której mamy dostęp bezpośrednio, bez odsłaniania czegokolwiek, czyli dokładnie tak jak w Thompsonie. Przyrządy celownicze to po prostu dziura w chwycie transportowym, nie mamy tutaj nawet muszki, ani szczebinki, ani możliwości zamocowania czegokolwiek, więc tak naprawdę jak to zwykle w airsoftcie po prostu celujemy po lecących kulkach. Zresztą co ciekawe, może nam troszeczkę, możemy się gubić w tym skąd lecą kulki, bo mamy tu w zasadzie dwie jakby lufy. Bardzo wysoko mamy tą szynę do celowania podniesioną, więc musimy się naprawdę dobrze wstrzelić po kulkach i dobrze okarnąć, gdzie i z czego one wylatują. Jak już mamy baterię typu stick, tak jak mówię, no my założymy 11, ale to jest tylko do testów, żeby fajnie wyglądało i fajnie strzelało. Wam jednak polecałbym 7, no chyba, że ktoś chce z tego korzystać na jakiś LARPa, gdzie wystrzela max jeden magazynek, no to wtedy jakoś ta 11 przeżyje. Znaczy replika na 11. Chowamy kable i znowu odciągamy tą część, zakładamy. Batki nie widać. Ten shotgun nadal nam tu działa. Co ciekawe, była też wersja A2 w grach komputerowych Alien vs Predator, gdzie mieliśmy tutaj wersję z miotaczem ognia. No ale tak jak mówiłem, tu nie działa nic. Chyba, że ktoś sobie wstawi zapalniczkę. A widzi pan. To będzie kiepsko. No i dobra. Teraz przechodzimy do chwytu pistoletowego. Jest tu chwyt od Thompsona, tak samo jest mocowany silnik, a więc niewiele tutaj dało się wykombinować. Natomiast ten chwyt jest troszeczkę wygodniejszy moim zdaniem niż w Thompsonie. Jest wąski, całkiem ładnie układa się w dłoni, jest dobry dostęp do kabłonka spustowego, który jest dosyć duży, więc nawet w rękawiczce nie będziemy mieli problemu. Z tej strony za to mamy manipulatory, które są już żywcem przeniesione z Thompsona. Widać? Manipulatory mamy żywcem przeniesione z pistoletu maszynowego Thompson, bo jest to właściwie zabudowany Thompson. A więc tak samo tutaj mamy bezpiecznik, czyli w tej chwili mamy pistolet, karabin zabezpieczony. Nie strzelimy, a więc ta część nas nie interesuje. Teraz przełączamy na odbezpieczony i tu mamy selektor ognia, gdzie mamy ogień pojedynczy, a po przełączeniu full auto. Tu jest zrzut magazynka. I to jest dość ciekawe i do tego przejdziemy za chwilę. Muszę karabinek przełożyć na drugą stronę. I tu mamy magazynek. Aby wypiąć ten magazynek, najpierw musimy zdjąć taką klapkę. I pod tą klapką mamy gniazdo magazynka, ale też gniazdo baterii 9-woltowej. Zaraz Wam pokażę magazynek i to jak i po co wpinamy baterię. Tu mamy baterię 9-woltową, taką dość oldschoolową, którą wpinamy. Próbowałem ją najpierw wkładać i potem podpinać, ale niestety kabel jest za krótki, więc musimy to zrobić w drugą stronę, a więc podpiąć tak i schować. Ona wchodzi tu dość ciasno, ale no niestety nie ma właściwie żadnej blokadki, dzięki której by nie wypadała. I teraz magazynek. Magazynek jest dokładnie taki sam jak w pistolecie maszynowym Thompson. Więc w tym wypadku dostajemy takiego high capa, gdzie oczywiście otwieramy sobie tutaj klapkę, wsypujemy kulki i podkręcamy je pokrętłem na dole. My już to zrobiliśmy wcześniej. Jest to high cap, więc mamy tutaj około 180-190 kulek. Jeżeli kojarzycie pistolet maszynowy Thompson, to on ma taką prowadnicę, w którą musimy trafić tą częścią magazynka. Problem jest taki, że ta prowadnica zaczyna się gdzieś na tej wysokości. Więc jeżeli będę wpinał od góry, przy dobrych lampach, tak jak przy nagraniu, to bez problemu wepnę ten magazynek. Natomiast przy zmianie magazynka możecie się raczej pożegnać szybko zmianą magazynka, zresztą i tak najpierw musicie zdjąć klapkę, pilnować, żeby nie wypadła bateria i wtedy dopiero wpinać magazynek.
przekręcę na tą stronę, ponieważ tutaj nam się pojawił licznik. Tu jest mały dzyndzel, którym sobie włączamy lub wyłączamy ten licznik. I po tym, jak jest włączony i trafi magazynkiem w gniazdo, czyli w tę prowadnicę, zobaczycie, co się stanie na naszym wyświetlaczu. I jak mówię, w ten sposób jest łatwo. Trafiony i zobaczcie, że jest 95. Nie wiem, czemu akurat 95 przy magazynku na 180 kulek, ale jest to stała liczba i niestety nie da się z nią nic zrobić. I teraz najciekawsze jest to, że jest to licznik strzałów i będzie nam tych strzałów ubywało. Jak nam się już skończy te 95 kulek, tak pewnie będziemy musieli w trakcie podkręcić, to żeby to zresetować, musimy jeszcze raz magazynek wyjąć i włożyć. Niestety samo nam się to nie zresetuje. Nie resetuje się też przy podkręcaniu kulek, ale jednak to, jak znikają te cyferki, jest genialne. I musimy pamiętać, że jest to dość oldschoolowa konstrukcja, jeżeli chodzi o świat ESG, ponieważ teraz te wszystkie komputerki Gate'a, tak zwane statusy, które nam pokazują ilość uciekających kulek z magazynka, no to nie jest to już niczym dziwnym. Natomiast to jest mega oldschoolowa konstrukcja, a i tak bardzo fajnie działa i moim zdaniem jest chyba najfajniejszy feature w tym karabinku. Dobra, mamy już załadowany magazynek, podkręciliśmy kulki, włączyliśmy licznik, więc wypada zobaczyć, jak to cudo strzela i czy rzeczywiście te cyferki będą nam się zmniejszały. Dobra, zobaczmy, czy nasz licznik będzie działał najpierw na ogniu pojedynczym i tu muszę selektor... Poszło. Dobrze, ale najlepsze jest to, że pierwszy strzał poszedł na sucho i go nie zliczyło, dopiero ten z kulką. Przyznam, że ta linia celowania jest tak wysoko nad lufą, że a trzyma się to z drugiej strony tak nisko, że no ciężko jest się wczuć, pod jakim kątem te kulki będą wylatywały. Ale jak już się wyczuje, to bez problemu. Znikają cyferki, bo ja nie widzę. No dobra, to teraz trudniejszy test, czyli ogień ciągły. Zobaczymy, czy dalej będą tak ładnie znikały. No i co się stanie, jak znikną. Ale co ciekawe, pustych strzałów nie zlicza. Zlicza tylko te, gdzie rzeczywiście leci kulka. Możemy wypiąć sobie stopkę. Może już ją zostawię wypiętą i podkręcić naszego high capa. Czyli jak widzicie, na jednym nakręceniu nie wywalimy całego licznika. Ile zostało? 43. No to może teraz się uda. Ciekawe, jakby było na midzie. Na midcapie to by pewnie fajnie działało. Zwłaszcza jakby jeszcze załadować rzeczywiście 95 kulek. Do mida. To byłaby rewelka. Liczone, panie. Dobra. No, zero było pierwsze. Zero pojawiło się pierwsze, a zacząłeś później ty strzelać. Mega. No i dobra. No, bateryjka wypadła. No zobaczcie, jak podkręcę i będę strzelał dalej, to myślę, że tu się na liczniku nic nie zmieni. A teraz spróbuję klasycznie na informatyka włączyć i wyłączyć. Gdzie był ten przycisk? O. I znowu 95. No ale chyba już kuleczki się kończą w magu. No dobra, już jest mało kulek. I teraz to ciekawe, może najpierw to zabezpieczę, bo to jest dość ciężkie. Zrzut magazynka no nie jest taki prosty, jakby się wydawało. To co mówiłem, że ta bateria dynda nie ma żadnej blokadki. Oprócz tego, że przesuniemy tą dźwignię zrzutu magazynka, to on sam nie wypada. Musimy go wyszarpać i właśnie złapać go przez te otwory i go po prostu wyciągnąć. Także tak jak wam mówiłem, szybka zmiana magazynka w tym karabinku. Maga się wyzerował. O, no, czyli generalnie, jeżeli podejrzewam go naładuję i po prostu wepnę, to znowu pojawi się 95 kulek, co zaraz przetestuję. Dobra, to zobaczmy, czy teraz bez resetowania tym magicznym przyciskiem da się... teraz będę musiał trafić w tą... Dobra,
pokażę wam to w ten sposób, bo mamy za mało czasu. Nawet w ten sposób to nie jest takie intuicyjne. No i dobra. Trzymajcie kciuki. Zero. Ha, czyli jednak trzeba zrobić. A, dobra. Okazało się, że jednak nie wpiąłem. Czyli jeszcze raz spróbujemy trafić w prowadnicę. Dobra, teraz jest w prowadnicach. Ha, teraz się zmieniło, ale muszę podkręcić hejkapa. No, niestety za mocno się wpiął. Myślę, że teraz już będzie spoko działać. Natomiast miuszkę mi się nikt raczej na zwykłą strzelankę, na zwykłego C-Cuba z tym klocem nie przyjdzie. Może ktoś będzie robił rekonstrukcję Royal Space Marines, przepraszam, albo będzie chciał zostać panią Ripley. No to wtedy ideolo, ale na taką zwykłą strzelankę to powiedziałbym, że tak średnio. Nie zmieni się szybko magazynka. Ale ten licznik jest genialny. To aż żałuję, że go nie widzę. Ja bym sobie dokleił tutaj takie lusterko, żeby się móc jarać w czasie strzelania. I full auto. I mogę przeładowywać w teatrze. Zwykle do karabinów pokazujemy wam jakieś akcesoria. No tu mamy z tym delikatny problem. Szyny IS? Nie bardzo. Uchwyty, montaże? Nic tu się nie da zamontować. Właściwie nawet pasa taktycznego nie bardzo. Więc jedyne co możemy wam zaoferować jako gadżet do tego karabinu, to sposób jego bezpiecznego przenoszenia. Taki pokrowiec pod kolor, idealnie pod wymiar. I pamiętajcie, żeby nie chodzić z repliką po mieście, tylko zawsze nosić ją w pokrowcu i nie robić siary na mieście. Zobaczymy, ile FPS-ów ma nasz M41A. 384, 369, 369, 383. Zobaczymy, ile ma shotgun. A nie, on nie strzela. Szybko strzelność na baterii 11,1, ale raczej byśmy zalecali 7,4. 16-17 kulek na sekundę. Ile waży M41A? Prawie 4 kg. Prawie jak kałach. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz, ale subskrypcja to za mało. Musisz jeszcze kliknąć w dzwoneczek i dopiero wtedy nie ominą Cię żadne nasze nowości. Tak więc, jeżeli ktoś z was będzie chciał robić Eco Space Marines, no to naprawdę świetna replika. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce po prostu mieć wypasioną replikę, a jest fanem serii Obcy, no to wybór jest tylko jeden. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebook i Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły was żadne nowości.